Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Valheim Vanilki. Oczywiście na początku dziękuję bardzo za wszystkie łapeczki i za wszystkie wasze fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. No i oczywiście witam nowych subskrybentów. Moi drodzy, cóż ja to ostatnio szalałem? No, śmierć poniosłem, bo się zagadałem. No takie życie, co zrobić? W końcu zaatakowały mnie wilki, no super z ich strony, ale też im nie poszło, o czym wiecie oczywiście, jeśli oglądaliście ostatni odcinek. Moi drodzy, zacznę dzisiejszy odcinek od jednej bardzo ważnej sprawy. Ja mam również stworzony poradnik do Valheima, nawet kilka, może widzieliście, może nie. Jest tam też poradniczek o budowaniu. Tak jest, moi drodzy, jest tam poradniczek o budowaniu, jest tam wyjaśnione, na czym polega system integralności budowlanej w Valheimie. Tak jest, ja to tłumaczyłem też na przestrzeni serii, ale do czego dążę? Słuchajcie, moi drodzy, bo ktoś stara się bardzo uparcie wmówić mi, że wiecie, zielone jest bordowe, a czerwone jest białe i tak dalej. No, pieprzenie głupot po prostu, tak? Że ten system integralności budowlanej w Valheimie jednak tak nie działa, że to się nie liczy tych elementów od najwyższego do fundamentowego, że stosowanie podpór, zastrzałów wszelakich, znaczy podpór może nie, źle mówię, zastrzałów, tak jak w prawdziwym budownictwie, że daje coś i można zrobić więcej, wyżej i tak dalej. Guzik, prawda. Ludziska, guzik, prawda. Ja wam to pokażę. Uwaga dla wszystkich niedowiarków, wiarków i tak dalej. Tu sobie właściwie, o, zrobimy to tak. Tu sobie zrobimy warsztat i ja pokażę, o co się rozchodzi. To będzie taki mały tutaj gładzik, żeby mi już po prostu ktoś nie truł. Uwaga, mamy tutaj tak. Zrobimy sobie to w ten sposób. Czekajcie, tylko jeszcze pozbędę się oczywiście tego francowatego szarzeła, bo on mi tu będzie bardzo przeszkadzał. Dobra, mamy gościa z głowy. Uwaga, zwykłe, standardowe beleczki, tak? Drewniane, o, czekajcie, jeszcze sobie zrobię schody, bo to będzie tutaj, będę musiał jakby z góry na to wszystko patrzeć. Dobra, ty no, patrzcie, i szarzeł, chłopie. Przez ciebie jeszcze marnuję strzały, Franco jedna. Dobra, wracając. Stawiamy sobie, tak, słup. Zrobimy, powiedzmy, na dwa, tak? Proszę bardzo, bierzemy beleczki. Raz, dwa. Proszę się nie obracać, trzy. Czwartą jeszcze możemy dokleić. Czwarta już jest czerwona. Damy piątą. I piąta zaraz pęknie, no oczywiście, że tak. Dobra. Wstawiamy tutaj, uwaga, zastrzał, tak? Proszę bardzo, jest zastrzał, tak, proszę bardzo. Coś się zmieniło? Według mnie niewiele, ale żeby nie było. Bęk, tu się dalej nic nie zmienia. O co się jeszcze rozchodzi? Zrobimy to na wyższej konstrukcji, bo ja wiem, skąd jest błąd myślowy ów komentatora, który stara się mnie za wszelką cenę przekonać do tego, że się jednak mylę. I że devowie się w ogóle mylą w tym, co sami stworzyli, tak? I co sami oficjalnie opisują, jak wygląda ten system integralności. Zróbmy to wyżej, tak jest? Uwaga, mamy jedną belkę wyżej do góry, tak? Proszę bardzo. A mamy drugą, proszę bardzo, mamy trzecią, tak? I czy damy czwartą? Czwarta powinna się teraz rozsypać, jak dobrze pamiętam. Oczywiście, że tak, bo mamy dodaną tutaj kolejny dodatkowy element. Oczywiście integralność budowlana w pionie i w poziomie się jak najbardziej różni, tak? To jest logiczne. Może nie inaczej, to nie jest logiczne, tak po prostu działa ta mechanika. I uwaga, dobra, żeby nie było, że jestem gołosłowny, dajemy tutaj zastrzał. Proszę bardzo, dajemy sobie tutaj, czekajcie, bo mi schody przeszkadzają? Nie, nie przeszkadzają mi schody, tylko mam po prostu krzywo. O, proszę bardzo, jest zastrzał. I uwaga, teraz będzie szok i niedowierzanie. O Jezu, jeszcze mi się drzewo skończyło, tak? Dobra, zabierzemy sobie to stąd. O, damy sobie to tutaj. I uwaga. Tym razem ten klocek wytrzymał, ale dlaczego? Nie dlatego, że tu jest ta podpora i ona robi coś ekstra, bo ona nadal działa tak, jak działa system integralności budowlanej ludziska, dlatego, że nie jest liczona droga tego elementu na sam dół w ten sposób,
jak było przed zastrzałem, tylko to jest skrót. Tak? Nadal mamy tyle samo. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ten element, bo te się stykają. Szósty i dziękuję bardzo, siódmy jest fundamentowy. Tyle w temacie. Jak mi jeszcze raz ktoś w komentarzach będzie bluźnił, że robi jakieś zastrzały i to pomaga, czy coś takiego, nie, ludzie, to nie pomaga. Integralność budowlana w Valheimie działa tak, jak to jest opisane. Jak mówiłem 500 razy, jak mówię to w poradniku, kurde wafel, bo żeby nie było, ja nie mówię czegoś, czego nie zbadałem na setkę różnych sposobów, tak? Nie zawalam was głupimi informacjami, nie pieprzę czegoś, co nie ma kompletnie pokrycia. No, i tak to, moi drodzy, wygląda. Żadne zastrzały, żadne tego typu rzeczy wam nie wzmocnią konstrukcji. Jeśli ktoś wyskakuje mi z tym, że ja mówiłem chyba, czekajcie, w Valheimie na 72 metry bodajże chyba można najwyższą budowlę zrobić, jak dobrze mi się wydaje, ale na 72 metry używając wszystkich dostępnych elementów budowlanych, tak, oczywiście, że można zrobić wyższą, proszę bardzo, tutaj można zrobić wyższą, tak, jeśli zaczniemy sobie liczyć, ile metrów ma ta skała i ja zacznę budować na tej skale, tak, no to okej, bo znowu ta osoba mi pisze, że no oczywiście, że można zrobić większe używając metody wałów. Tak, wałów, to znaczy, że podnosicie ziemię, robicie wały, tak? No to oczywiście, bo fundament jest w tym momencie, jeśli ja zrobię tam, na samym szczycie, postawię jeden klocuszek, no to dla niego fundamentem nie jest tutaj ta gleba, tylko dla niego fundamentem jest właśnie szczyt tej skały, jako elementu litego. Ja to tłumaczyłem, ja to mówiłem. Dobrze, ja bym się nie chciał denerwować, ja bym się nie chciał irytować, ale tak jak mówię, ja bardzo nie lubię takich epopej, które są w komentarzach i ktoś, wiecie, pseudonaukowcy. Wielcy, tak, 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 nie wiem, często tacy ludzie się mianują tam, powiedzmy, jako nawet nie gracze, tylko specjaliści po prostu i tak dalej, nie? Sorry, żeby nie było, nie, że ja tu jakieś, uskuteczniam demagogię ze swojej strony, czy coś w tym stylu, ale jeśli się mylę, spoko, nie ma problemu, ja się zawsze przyznam do błędu, ja nie jestem jakiś, wiecie, że będę wszedł zaparty, nie, wcale, że nie, ta woda nie jest mokra, nie, to nie o to chodzi, nie o to chodzi, ludziska, ja zawsze się przyznam do błędu, czy się pomyliłem, czy tak, i tak dalej, nie ma najmniejszego z tym problemu, ale tak jak mówię, nie dam sobie wciskać ciemnoty i że ktoś mi, kurde, wiecie, o, patrzcie, widzicie, co tu się odbywa w ogóle? A, przyłapałem was, chytrusy. Nie wiem właściwie na czym. Czy na tym, co myślę, czy na tym, co nie myślę, ale już mi, patrz, już za chwilę Krysia będzie, kurde, ucieczka, nie? Ty. No, normalnie wiecie co? Zaczynacie mnie wkurzać. Naprawdę. Loksiaki, cholery jedne. Dobra, koniec tematu budowlanego. Powtórzyłem, więcej raczej tego powtarzał nie będę, chyba że naprawdę mnie ktoś ekstremalnie zirytuje, ale raczej nie powinno być takich problemów. O, proszę bardzo, kolego, dzisiaj jestem najedzony, także możesz mi naskoczyć na pętelkę, nie? Tyle ci powiem. Ty, patrz, i fullingi. Właśnie, muszę to poprawić, kurde, wafel, ja muszę poprawić ten... chłamie jeden, ty... Muszę poprawić te wały tam. Ja to muszę albo podnieść, albo to jeszcze nieco skopać. No oczywiście, że ty musiałeś spaść, fulling. Gdzie jest ten komar, cholera? O, proszę. Pyk. Ej, kurde, i uciekł mi. Chodź, panie fulling. Chodź, stary, ja będę miły, ja podejdę do ciebie nawet. Żeby nie było, że jestem niegościnny. Gdzie jest ten komar? Pyk. Nie ma komara, dziękuję. Tak, ja muszę zbudować, kurczę, ja muszę tutaj zadaszyć warsztat. To po pierwsze, żeby mi się tu nie spełniły te cholery. To jest jedna sprawa. Jeszcze, odnośnie waszych komentarzy, ale to już był akurat fajny i śmieszny komentarz, nie irytujący. Odnośnie tych tuńczyków, tak? Co ja mówiłem, ten tuńczyk i ten, gdzieś tam chyba jeszcze jeden leżał, nie wiem, czy jest tam jeszcze? Wydaje mi się, że tak. Że nie da się go złowić, tak? Że ja tam zarzucałem wędkę i tam się w ogóle nic nie działo z tematem. Ryby nie można zabrać ręką, tak? Jak na przykład podchodzicie do kamienia i klikacie E i podnosi wam kamień. Nie, z rybą tak się nie da zrobić. Jeśli ona sobie tam pływa, bo do niej mogę podpłynąć, do niej mogę podejść, ona stoi w miejscu, nawet jej nazwa mi się wyświetla, tylko takiej ryby w ogóle nie można podnieść.
Nawet w sposób, jak tam w komentarzu było, że żebym podniósł teren, żeby rybę zabrać. Niestety to nie działa, bo już też tego próbowałem. Niestety, tak mówię, niestety to nie działa. To się nie da zrobić. Dobra, czekajcie, ja tu patrzę oczami teraz. Co ja muszę zrobić z tym miejscem? Ja to miejsce muszę ogarnąć, bo ja sobie nie dam, żeby mi tu fulingi przyłaziły i dewastowały owoce mojej ciężkiej pracy. Tego miejsca tutaj nie mogę ściąć. Ja wam to mówiłem, ale jeszcze pokażę, żeby ktoś mnie nie skrzyczał, że ściemniam. Ścinam tylko ścianę, a nie mogę skopać tego bardziej w dół. W tym miejscu. Widzicie? Tu się tylko wyrównuje, ale ciągle tu jest nieskopywalne miejsce. To jest po prostu maks. O, i proszę, i nawet jeden len tu źle zasadziłem. A, chyba wiem dlaczego. Bo kopnąłem. Tak jest. Bo ja kopnąłem, tylko czekaj. Aha, tu bym musiał mieć warsztat w okolicy. A ja tu nie mam warsztatu. Panie, no to trzeba naprawić. Właśnie, ja wiem, co ja zrobię. Ja wiem, co ja zrobię. Ja mam bardzo, bardzo mądry pomysł w tym momencie. O, gdzie ja bym sobie to postawił? Zastanówmy się. Ja sobie tu postawię warsztacik. Oczywiście, że ja sobie go tu postawię. O, tak, że może nawet bym cię stary tutaj postawił, bo dlaczego by nie? Pewnie. Zaraz sobie go obudujemy. Gdzie są budowle, proszę bardzo. Zaraz go tu przykryjemy, żeby mi się tu po prostu tałataństwo nie spełniło. Tak jest. To po pierwsze, a po drugie spróbuję jeszcze nieco wyrównać to miejsce. Tylko zastanawiam się w jaki sposób. Tak, żeby mi się tutaj wraże elementy nie pojawiały. Bo właściwie nawet to, że mi tam fulingi zaatakują ten len, tak jak wilk ostatnio, to jest, wiecie, no, było bo było i właściwie tyle w temacie. Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Dobra. O, właśnie, mam jeden czarny metal, muszę go wrzucić do odlewni. Len musi rosnąć, bo potrzebuje nici. To na pewno. Czekajcie, i jeszcze jedna rzecz, bo mi zaraz. Kurde, Genek z Krysią w ogóle zwieją. Ile mam drewna przy sobie? Jak ja bym to mógł załatwić? Mam pomysł. Nie wiem na ile on będzie tutaj wykonalny. Zaraz sprawdzimy. Co ja bym chciał zrobić? Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Po pierwsze, czekaj, czy ja mogę zrobić palisadę na palisadzie? No oczywiście, że mogę. To fantastycznie się bardzo składa, to mi się podoba. Zaraz sobie tu zrobimy palisadę na palisadzie, bo dlaczego by nie? Takie coś sobie tutaj machniemy. O, superancko. Także w dwa loksy to wy mi już stąd na pewno nie uciekniecie. O, zbieram maliny. Malin nie zbieramy, maliny zostają. W dwa duże loksy. Aha, jestem poza warsztatem, tak? Aha, no to tu mi te warsztaty nie sięgają, really? To w którym miejscu to kurde sięgało? Aha. Jezu, tutaj, dobra. Weź swoje szanowne cztery litery, drogi. Kto tu stoi? Krysia. Krysiu, weź swój zadek. Ale czekajcie, tu mi nie sięga. No nie, no sięga przecież. Aha, tu mam martwe pole. Kurde, panie. Już mi drewna zabrakło. Matko. Ale dobra, tak to ogarniemy. Tak to ogarniemy, tak sobie zabezpieczymy loksy. Najpierw zabezpieczę loksy, bo nie mam zamiaru cholera jasna męczyć się później, żeby wyłowić Krysię albo Gienka, albo jednego i drugiego kurde, z wody, tak? A panie, drewna ci u nas dostatek. Schowaj stary ten młot. Dzięki bardzo. Zaraz im podwyższymy palisadę. Czemu problem zostanie rozwiązany w ten sposób? Ponieważ wszystkie cielaki, loksiaki, które dorosną, idą po prostu na ubitkę. I zostanie tutaj tylko Krysia, będzie sobie tutaj siedział Gienek i oni będą mi tutaj hodowali małe loksiaki. Dzięki, koniec tematu. Właściwie no mógłbym to podnieść o jeszcze jeden. Mogłoby tu być więcej dużych loksów, ale właściwie po co? Myślę, że chyba sobie odpuszczę. Na razie niech zostanie tak. Niech tu sobie loksiaki rosną. O, za to, że byliście grzeczni i nie uciekliście, proszę bardzo. Super, cieszę się, że mnie kochacie. Ja was kocham również. Dobra, dzięki bardzo. Teraz trzeba się zająć tym dziwnym urwiskiem. O co chodzi z tym urwiskiem? Najpierw się rozejrzymy, czy coś tu lata. Właściwie rzekomo to nie powinno, przynajmniej nie w tej okolicy. Teraz jak postawiłem ten warsztat, to i tutaj, w tym rejonie też nic się jako tako nie powinno pojawiać.
Tylko problemem jest to miejsce. Ja muszę, czekajcie, ja myślę, że ja bym łupnął ten kamień tutaj. Raz, że się przyda, po prostu. Bo mi ostatnio kamień wyszedł no, na tą wspaniałą konstrukcję. Niestety, o, super to zrobiłem. A już myślę, o, malina. Właśnie, widziałem na Facebooku, na którejś z grup Valheimowych, że często pojawia wam się te, również problem schowanych elementów, ukrytych elementów, właściwie inaczej, wygenerowanych elementów właśnie w skale, w kamieniu. No, powiem wam, że zgodzę się jak najbardziej, bo też zauważyłem, że bardzo często się to zdarza. Nie wiem, wydaje mi się, że wcześniej takich trików, że może były, tak, ale jakoś tak mniej. Nie wiem, czy devom to po prostu umknęło przy ostatniej aktualizacji, że coś się pomyrdało, coś mi się pokićkało, bo również natrafiłem na gniazda te smocze, tak, ze smoczym jajkiem, też wklejone po prostu w skałę, że było trzeba tą skałę rozkopać, żeby się tam w ogóle dostać, nie, no to było takie trochę mech. No mam nadzieję, że w następnej łatce jednak pozbędą się tego problemu. Żeby się tak nie robiło, no bo to jest trochę słabe, nie? No ja nie będę specjalnie pod skałami szukał czegoś, co powinno być sobie gdzieś tam na zewnątrz i tak dalej, nie? Gdzie tam, o ile ta malina, powiedzmy, nie jest jakimś wielkim problemem, tak? Ale, o, fooling tam jest. No to ja tak bym tak nie chciał skarbów w żaden sposób mijać, no. A już tym bardziej takich smoczych jajek, nie? No jednak zależy na tym, żeby... Jaki ty jesteś? A, ty jesteś zwykły lamus. Badaj, kto tu przyszedł, ale poszedł jak szczała. Bęk stary, zaraz ty pójdziesz jak szczała. Ehe, no na pewno. Nie dzisiaj, gościu. A widziałem, że próbowałeś chyba nawet sparować mój cios, ale ci nie poszło. No co zrobisz? Dobra, fullingi maksymalnie mogą się tutaj gdzieś, gdzie mamy warsztat? Warsztat mamy tam na dole, fullingi gdzieś tutaj się, tu u góry się będą mogły spełnić. No ale dobra, jak one się tutaj będą spełniły, no to na pewno tak czy siak będą mi tam robiły zjazd w dół. Będą robiły zjazd w dół, a ja nie chcę zjazdu w dół, żeby mi one tam nie ganiały po moim, po mojej wysepce bezpieczeństwa. Tak jest. No chyba prościej byłoby podnieść jeszcze ten teren, gdzie mam len. Tak myślę, no trochę kamienia jednak by musiało na to zejść mimo wszystko. Żeby to ogarnąć. Właściwie to sobie mogę złupać. To mi tam pospada ładnie ten kamień. Też nawet dobrze. Pozbieram go tam później po całości. Nie, może nawet jak będę podnosił ten teren. No. To nie jest głupi pomysł. Tak sobie myślę. Nie, no chyba wiecie co, chyba tak. Wydaje mi się, że podniesienie tego terenu to będzie najlepsza opcja. Bo nie będę tutaj budował ani żadnej palisady, ani płotu. Ze względu na to, że no ten fooling gdzieś tam założy się, gdzieś się tam zahaczy i da radę po prostu wyrżnąć mi w to, nie? Wyrżnąć mi w to, zniszczyć to i tak dalej, więc to się mija z celem. Wolę, żeby one te foolingi sobie tam ganiały po tym rowie, gdzie po prostu jest ich miejsce, tak? Miejsce foolingu jest albo w grobie, albo w rowie. Jestem na tyle łaskawy, że daję im ten wybór. A, już przeciążenie. No tak właśnie myślałem, że będzie przeciążonko. No to właściwie zróbmy to tak. Odwrócimy się tu. Zrobimy sobie cyk. A no może nie to. Większą to. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz to możemy pobiegać. Co tu się dzieje? Czekajcie. Tu. Dobra, tak może zostać. Co prawda tędy mogą schodzić. Nie, no to też będzie tu trzeba przekopać. No. Tak. Bo ten pierwotny wał, który tutaj robiłem. A rzekomo, żeby mi nie wychodziły do góry loksy, nie? No to jednak jego będę tu musiał przekopać, żeby mi tutaj nie łaziły fullingi. Bo jak mi tam będą łazić fullingi, no to loksiaki się wkurzą i wiecie jak się to skończy, nie? Len zdrowy, świetnie. Czekajcie, te kamulce mogę pozbierać. Ja bym teraz sobie mógł tutaj użyć, tak, podnoszenia terenu. Tylko nie, najpierw muszę poczekać, aż mi urośnie len. Tylko tak. Ja bym to zrobił na razie w ten sposób, żeby mi się tu nieco więcej, o właśnie, nieco więcej terenu zrobiło. O, proszę bardzo, świetnie. To jest takie tymczasowe. Gdzie mam grabie? Grabie mam gdzieś schowane. Bo ja muszę tam teraz użyźnić glebę, co nie? Żeby to w ogóle działało.
Żeby to miało po prostu wszystko ręce i nogi, i żeby to miało sens przede wszystkim. Przede wszystkim i najważniejsze, tak. To musi mieć sens. Uprawa, uprawiamy, proszę bardzo, cyk. Czy len tym razem tutaj wystartuje? Zaraz się mu przy... No i oczywiście len zdrowy rośnie sobie cudaśnie. Po prostu przepięknie. Dobra, ja wiem, że robi się ciemno, już idziemy spać, spokojnie. Już idziemy spać, bez tutaj krzyków. Ja wiem, że wy znowu nic nie będziecie widzieli, co Javor robi. O, tu mi nawet trochę kamienia zostało. A właściwie drewno, dlaczego by nie? Wrzucimy sobie do mielerza. O, jak mnie najdzie na hurtowe przepalanie i czarnego metalu, tak. To na pewno się przyda, no bo jakoś tam bez szaleństw z tym jest. Dobra, tyle. Idziemy spać. Idziemy spać, bo trzeba być wyspanym, a wyspany wiking to szczęśliwy wiking. Wiecie, o co chodzi. Dobrze. Właśnie, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, może wiecie, może nie, jeśli są wśród was fani serii Heroes of Might and Magic, zwłaszcza części trzeciej, no i tych poprzednich też, bo też były całkiem niezłe, ostatnio pojawiła się we wczesnym dostępie Songs of Conquest. Tak jest. Szczerze, to polecam wam rzucić okiem na ten tytuł. A, jest mi mokro. Polecam wam rzucić okiem na ten tytuł. Jeśli graliście w Hirosiki, to naprawdę wam się spodoba. Mało tego, jest to produkcja tego samego producenta co Valheim. Tak jest. I nie mówię tutaj o Iron Gate, tak? Bo w Songs of Conquest dewami są Lava Potion chyba. Z tego co pamiętam, tak. Chodzi mi o ten, jak my się nazywałem, Coffee Stain, chyba tak, nie? No to oni też właśnie ogarniają ten Song of Conquest i powiem wam, że jestem na tak, zdecydowanie na tak. Ograłem bardzo, bardzo wiele wszelkich Heroes-podobnych klonów, gier, kurczę, nie wiem, startujących do Heroesów. Wiecie, ja nie mówię tutaj o kontynuacjach, tak? Bo czwórka Heroes to była bardzo fajna gra, ale beznadziejny Heroes. Tyle. Piątka była bardzo znośna, bardzo przyjemna, zwłaszcza z dodatkami, ale i tak zajmuje w moim serduszku drugie miejsce zaraz po trójeczce. A o pozostałych Heroesach to w ogóle nie będę mówił, bo to jest żal, to jest naprawdę wielki żal, jak można spierdzielić taką serię. Really, naprawdę, ja rozumiem, że wiecie, wszystko idzie do przodu, jak najbardziej. Ja to rozumiem, że wszystkie studia próbują zawsze wycisnąć coś więcej, coś lepiej i tak dalej. Jasne, oczywiście, że tak, nie? Ale przecież Heroes 3 był zajebisty po prostu sam w sobie. To jak bardzo trzeba kombinować nad czymś, co jest kuźwa zajebiste i to spieprzyć, nie? No bo takie są już później kolejne części, ten szósty, siódmy, kurde, nawet nie wiem ile tych Heroesów tam późniejszych jeszcze wyszło i tak dalej, ale jak dla mnie, no nie. Nie przez duże N i dziękuję bardzo. Ale Songs of Conquest, ludziska, naprawdę rzućcie okiem. Link, jak oczywiście nie zapomnę, będzie wrzucony pod filmem. Gra teraz kosztuje chyba coś koło stóweczki, jak dobrze mi się wydaje, ale widziałem chyba na Enebie jest nieco taniej, także można coś taniej wyhaczyć, jak najbardziej, ale uważam, że ci, którzy grali i którym się Heroes 3 podobał, to również spodoba się i to. Także polecam. Tak ode mnie, od Javora. Wiecie, że ja w beznadziejne gry nie gram, tak? No może kiedyś mi się zdarzyło, ale... to polecam każdemu fanowi. Czekajcie, rybę sobie zjemy. Właśnie, będę musiał coś połowić jakichś rybów, tuńczyków, ale widzę, że ten jeden martwy tuńczyk, on jest żywy, bo merda ogonem, jednak jakiś tak nie skłania innych ryb do tego, żeby przypływały. Nie wiem dlaczego. Co to jest, kabulec? O proszę. To nawet dobrze. Bardzo fajnie się składa. Jeszcze w międzyczasie... No panie lnu, mógłby pan sobie już tak całkiem urosnąć, naprawdę. Bo komplikuje mi pan tutaj troszeczkę sprawy. Ja to w ogóle mogłem zacząć sadzić z tamtej strony, jeśli tu się zaczęły za pierwszym razem problemy z fullingami. Bo to jakby nie jest od wczoraj, to nie jest od dziś, nie? To jest przewlekły problem.
Dokładnie tak. Kurde, ile tu jest kamulca. O i proszę, nawet kilowe mi jeszcze wpadły do góry. Też superancko. 43, no to powiem wam grubo, grubo. Ale brakuje mi wydobywania czarnego metalu. Fajnie jednak by było, gdyby poza tym, że z fullingu wypadają. Nie wiem, może to zmienią. Nie mówię, że nie. Nie wiem, co tam devowie sobie kombinują, co tam siedzi w ich głowach. Może to kiedyś zmienią. Nie wiem, może dorzucą na równinach jakieś jaskinie. Nie wiem, właściwie nie wiem, gdzie by to mogło być, no bo jedynie jeśli chodzi o wydobycie jakichkolwiek metali, czy coś takiego, no to jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to oczywiście są wszelakie jaskinie, kopalnie i tak dalej, tak? No oczywiście tam są lochy na bagnach, jak najbardziej, ale tam nie wydobywamy jako takiego żelaza, rudy żelaza, tak? Tylko wydobywamy odłamki, tak? Skrapy po prostu, to są śmieci i nic więcej. Oczywiście można połazić po bagnach z kością szczęścia, jak najbardziej, i możecie natrafić na rudę żelaza. Tak jest. Jak ktoś nie wierzy, polecam sprawdzić. Wygląda inaczej, ma całkowicie inną teksturę. Wiecie co, a może nawet, myślę, połażę po bagnach, może coś znajdę, to wam to pokażę w następnym odcinku, jak coś takiego wygląda, bo ja już trafiłem, właśnie i tak się zastanawiałem, bo ja wam zawsze mówiłem, że ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem kopania skarbów, nie? Więc dlatego też to zlewałem za każdym razem, jak chodziłem po bagnach z tą kością szczęścia, no myślę, no coś mi tam, wiecie, coś mryga, nie? A myślę, pieprze ten skarb, to co tam może być, nie? Co tam może być, czego ja nie mam? No, okazało się później, że jak tam pokopałem, bo mnie natchło, no to można tam właśnie znaleźć po prostu żelazo. Tak jest, po prostu rudę żelaza tam można znaleźć. Taka odciekawostka. Tylko mówię od razu, nie jest go tam jakoś super dużo. Wiecie co, natknąłem się na taki kopczyk, tam może było z 12 sztuk, coś w tym stylu. No i później już jakoś tak częściej się na to nie natykałem. Chociaż czekajcie, jak ja bym to zrobił? Czy ja mogę tutaj zjechać niżej, czy tu już był maksymalna niskość? Nie, tu już było maksimum, tak? Tak, tu się już nic nie zmienia. To co najwyżej mogę przyciąć swoją ścianę, a na tym mi nie zależy, bo fulling wychodził tędy. Jeśli ja bym... O, szarzeł. No, mamy szarzeła testowego. Świetnie szarzełu, że tu jesteś, stary. Naprawdę miło cię widzieć. Ej, panie szarzełu, halo. Tu jestem. Stary, poważnie jesteś tak zajebiście niespostrzegawczy, czy o co chodzi? Dobra. To jest gorzej niż manekin testowy, nie? Naprawdę, naprawdę, ja znowu sobie podka wypiję. Właśnie muszę nagotować podków, bo mi się już kończą. Właściwie kończą to mi się bardziej nie z tego powodu, że używam w walce, tylko przez ten misklik, nie? Dobra, to ty, taki z ciebie był manekin, także spadaj na drzewo. Ja myślę, że jakbym podniósł ten punkt tutaj wystarczająco wysoko, to powinny się po prostu odwalić. Jak sobie, czekajcie, jak pomyślę, tak? Może troszeczkę dalej. Zróbmy to w ten sposób. Widzę, że pan Len jest tutaj niewzruszony. I wydaje mi się, że powinno to dać radę. Jak tu zrobię taki kopiec. Czy tutaj jakiś fulling? Taki... Dzień dobry, jestem cały fulling. No nie, chyba nie wejdzie. Chodzę sobie, chodzę znowu. Powinno być ok. Dobra, ale Len mi trochę uschnął. No ale to zaraz poprawimy, spokojnie. O, taki dzień gospodarczy dzisiaj jest. No zdecydowanie tak, czekajcie, uprawa. Właśnie, nie wiem czy mi tego... No właśnie, tak myślałem. Bo przecież jak się daje uprawiać, to też jakby wyrównywało teren, nie? Coś w tym stylu. Dobra, na razie dam temu spokój, niech ten len sobie rośnie. Cały zdrowy, zresztą myślę, że za niedługo powinien już być taki jak być powinien. Oczywiście, czekaj, ja zdobyłem jakiś... ach nie, bo się zastanawiam, czy zdobyłem jakiś ten... metal. Ale widzę, że żadnego nie zdobyłem, dobra. Za to kamienia mam więcej, super nacko. Jest grube szaleństwo. I może coś z tego kamienia zrobię. Tak jest, bo wypadałoby w końcu coś z tego kamienia zrobić. Ja się zastanawiałem tutaj... Czy są to jakieś ryby, przepraszam. Tam jest ryba, a potem kamień.
Nic tu nie pływa w ogóle. Nie, no jest tam ryba, jakaś jedna jest. Tam jest dziwny tuńczyk, który mnie zaczyna przerażać. Ja myślę, że on mnie obserwuje, wiecie? To jest jakiś tajniak. Tylko nie wiem, o co chodzi. Ja myślę, że to jest przed tą aktualizacją oceanu, że oni tu już robią rozkminę, nie? Mówię, kurwa, my ci tu, chłopie, zrobimy wjazd, nie? My ci tu przyślemy krakena i on ci zburzy ten pieprzniczek. A powiem wam, że to byłoby super. Wielu graczy, zauważyłem, łącznie ze mną zresztą, ja uwielbiam budować na brzegu oceanu. To jest super sprawa. Ja uwielbiam budować na brzegu oceanu. I genialne byłoby, gdyby wprowadzili właśnie jakąś mechanikę związaną z oceanem, w stylu, myślę sobie, sztormy. To by nie było głupie, że tak jak deszcz wam uszkadza budynki, nie? Do połowy tylko, to na przykład sztorm byłby w stanie zniszczyć to, co by tam było. Na przykład, gdyby poziom wody, nie wiem, bo wiecie, jak jest z falami, jak to tam zaczyna falować, to naprawdę to daleko sięga. Jakby sięgało tam, nie wiem, to by jakoś policzyli, może na, nie wiem, 2 metry do góry, 2 metry do góry, na przykład to niszczyłoby te przedmioty, czy coś takiego. Kurde, no myślę, że byłoby to super, nie? Albo jeszcze inaczej, rozkmina pod tytułem ze sztormem przychodzi na przykład właśnie jakiś coś a la Kraken, coś takiego, jakieś takie stwory morskie, coś, powiem wam, coś jest na rzeczy. Teraz to wykminiłem i tak sobie myślę, że kurczę, Wafel, to byłoby całkiem fajne. To byłoby całkiem sympatyczne. No właśnie, żeby trochę odgonić tych ludzi od tego oceanu. Raz, albo na przykład, nie wiem, żeby jak, nie wiem, bardziej wzmocnione te struktury robić, albo żeby faktycznie nadać oceanowi jednak takiego pazura, takiego sznyta, wiecie, że jednak no nie ma to, że se tam, panie, zrobisz łódkę i heja banana, nie? Dzień dobry bardzo, że wy mi stąd na pewno nie wyjdziecie. O, proszę bardzo, to jest Gienek, to jest Loks, to jest Krysia, to jest Loks, dobra. Więc dobrze, że ten nóż wziąłem. Zakończymy sobie to, proszę bardzo, tutaj rytualnym ubojem. Chyt. Kurde, twardy z ciebie gość. Ale już nie. Dawaj, co masz. Dawaj skórę, dawaj mięcho. Właśnie, bo ja muszę upiec jeszcze placki. Ja muszę przecież placki. Nie, Gienek zostaje. Wiecie, zamknę, jakby jakimś cudem mu się udało tamtędy przecić. No i proszę, nawet noże mi podskoczyły. Super. Tylko dlaczego ten trzeci loksiak tak wolno rośnie? Tego nie rozkminiam. O proszę, z tego było, ten był tłuściutki, miał 5 mięsek. Rośnie, rośnie. A ty, Krysia, tutaj też się nie opieprzajcie. Proszę tutaj ogarniać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, żegnam. Znowu będzie można zrobić placki. Superancko. Dobrze, moi drodzy, my tu gadu gadu, a odcinek nam się chyli ku końcowi. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Łapeczka, komentarz, no i oczywiście wasze fantastyczne subeczki. Tak jest. Także trzymajcie się i do zobaczyska.